kochani, tym słowem Pan Jezus nam pomaga zrozumieć samych siebie. To jest niezwykle głębokie, piękne i mocne słowo, które nas skrutuje. To słowo nas bardzo dzisiaj też prześwietla. I dobrze jest, że akurat to słowo w kolejnym dniu naszych rekolekcji jakby otrzymujemy w darze. To jest słowo, które nas ma uporządkować. To jest takie słowo, które ma nam pozwolić zrozumieć siebie, które odpowiada na najgłębsze nasze pytania, gdzie jesteśmy. Zobaczcie, kochani, jak wiele dzisiaj osób, jak wielu z nas przeżywa wewnętrzne lęki, niepokoje. Chcemy pytać dzisiaj, dlaczego tak się dzieje? I to słowo nam odpowie. To słowo nam pokazuje, gdzie popełniamy błąd. To słowo, które dzisiaj dostajemy, stawia nam naprawdę poważne pytania. Najpierw pierwsze czytanie. Słyszymy, jak Pan Bóg mówi do swojego ludu, do Izraela, do narodu wybranego. Jam jest Pan, Twój Bóg, pouczający Cię w tym, co pożyteczne, kierujący Tobą na drodze, którą kroczysz. O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się Twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość Twoja jak morskie fale. Nie wiem, czy sobie możecie wyobrazić, mieć w sercu takie doświadczenie sprawiedliwości jak morskie fale, czyli potęga sprawiedliwości. Mieć w sercu takie doświadczenie wewnątrz siebie, takie wewnętrzne doświadczenie pokoju. Jezus mówi, gdybyś tylko przestrzegał moje przykazania, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się Twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość jak morskie fale. To zdanie jest ważne z dwóch powodów. Całe to zdanie, które przed chwilą usłyszeliśmy. Jeżeli Izrael w całej swojej historii doświadczał niepewności, lęków, doświadczał rozmaitych niepokojów, to dlatego, że po pierwsze prawdopodobnie zapomniał, że Bóg jest pierwszy i że Bóg powinien być pierwszy zawsze w życiu Izraela. I gdyby Izrael zapamiętał to, co Pan Bóg zawarł w dekalogu, zwłaszcza te słowa, które dekalog otwierają, jam jest Pan Bóg Twój, Bóg jedyny. Prawdopodobnie Izrael nie przeżywałby tylu niepokojów, tylu rozterek, tylu klęsk. I po drugie, gdyby Izrael postawił Pana Boga na właściwym pierwszym miejscu, to prawdopodobnie nie miałby problemów z przestrzeganiem przykazań, z zachowaniem przykazań. I wtedy, mając Boga na pierwszym miejscu, Pan Bóg obdarowywałby ich pokojem. Najwyraźniej tak nie jest, że Izrael przestał słuchać Bożego Słowa, oddalił się od Pana Boga i skutkiem czego jest to, że przeżywają niepokoje, rozterki, lęki. Wynika to z tego, że Bóg nie jest na pierwszym miejscu. To jest bardzo ważny moment w rekolekcjach, żeby to usłyszeć i musimy to usłyszeć, a więcej zrozumieć, że wszelki lęk w sercu, że wszelki niepokój, wszelki strach biorą się z tego, że my się od Boga oddalamy. Że Bóg nie jest już więcej na pierwszym miejscu w moim życiu. O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się Twój pokój jak rzeka, sprawiedliwość Twoja jak morskie fale. Jeśli Ty dzisiaj w Twoim życiu drżysz, jeśli przeżywasz jakieś niepokoje, ciemności, jakieś takie wewnętrzne zagubienie,
zmagasz się z samym sobą, z jakimiś myślami depresyjnymi, to jest właśnie pytanie o to, zapytaj się, czy przypadkiem nie jest w twoim życiu tak, że Pan Bóg został jakby zepchnięty gdzieś w kąt twojego życia. Czy nie jest tak, że ufasz czemuś innemu, że służysz komuś innemu i przez to masz problemy z wypełnianiem przykazań? A skoro przykazania nie są w twoim życiu na pierwszym miejscu, łącznie z Bogiem, z Jego miłością, miłosierdziem, konsekwencją jest to, nie masz w sercu pokoju, masz w sercu doświadczenie wojny, masz w sercu doświadczenie pustki, masz w sercu doświadczenie walki. To są ważne pytania, nie? Dzisiaj, żeby sobie je zadać. Kogo słuchasz? Za kim idziesz? Kto jest na pierwszym miejscu w twoim sercu, w twoim życiu? I to nie jest tylko problem Izraela. My dzisiaj słuchamy wielu rozmaitych głosów. Podążamy za wieloma i autorytetami, i pseudoautorytetami. Ile osób dzisiaj przy okazji popada w stany lękowe, depresyjne, nieraz bardzo dziwne. Skąd to się bierze? Co jest tego źródłem, że brakuje nam w sercu doświadczenia pokoju? Czy nie jest tak, że myśmy się oddalili od Pana Boga? Jest pytanie poważne, kogo postawiliśmy na pierwszym miejscu, kogo słuchamy, za kim idziemy. I myślę, że dzisiaj warto zadać to pytanie, bo żyjemy w czasie takim rzeczywiście specyficznym, w czasie szczególnym, w czasie trudnym, w czasie, kiedy dominuje lęk. Mówię tutaj oczywiście o czasie pandemii. Owszem, taki pewien lęk zdrowy jest i on powinien być w naszym sercu. To jest jakaś zupełnie nowa rzeczywistość. Nasze pokolenie się nie zmagało dotychczas z czymś takim. Ale rodzi się pytanie takie gdzieś w sercu, czy ten lęk nasz, ludzki, ten zdrowy, ten samozachowawczy też, czy on nie jest jakoś tak w nas nieraz nienaturalnie podsycany, który nie jest taką bojaźnią Bożą, ale właśnie takim lękiem, który nas paraliżuje, przeraża. Nie może być tak, że jesteśmy niewolnikami naszych lęków. A co się dzieje? Coraz więcej osób zaczyna drżeć, coraz więcej osób zaczyna się bać i nie w tym sensie, że właśnie ma w sercu taki zdrowy lęk. Prawdopodobnie najprostszą przyczyną takiego zachowania, takich odczuć jest to, że człowiek oddala się od Pana Boga i zaczyna w tej rzeczywistości słuchać czegoś innego, kogoś innego. Dzisiaj przestajemy słuchać Pana Boga, a skupiamy się bardzo często na czymś, co jest absolutnie drugorzędne. Ja niestety mówię to zawsze z bólem serca, ponieważ obserwuję, że dzieje się to także w Kościele samym. Często jest tak, że zamiast słuchać Bożego Słowa, zamiast skupiać się na Bożym Słowie, zaczynamy słuchać ludzi, którzy w takich sytuacjach jak sytuacja pandemii zaczynają z wielką łatwością nieraz właśnie prorokować. Nieraz robią to w imię Boga. Z jaką łatwością im to przychodzi. Wiecie, nie brakuje także dzisiaj wśród ludzi Kościoła, ludzi, którzy zamiast szukać Jezusa z wielkim wysiłkiem, zapalać serca do szukania Boga w całej tej sytuacji, nie zajmują się niczym od rana do wieczora, jak wyszukiwaniem nowych teorii spiskowych. Zamiast skupiać się na istocie, na Jezusie, na dawcy pokoju, księciu pokoju, na Ewangelii. Czy
ciągle pojawiają się w sercu Kościoła takie głosy, które niestety w ludziach bezbronnych coraz bardziej rodzą lęki, coraz bardziej wzbudzają niepokój, podejrzenie, frustrację, nawet czasami nienawiść. To nie jest droga Boga. Musimy i mamy obowiązek umieć rozeznawać duchy. Nie może być tak, że w centrum pojawi się, czy postawi się teorie spiskowe. Nawet jeżeli one by wszystkie istniały tak, jak są wymieniane codziennie, to czy moje życie nie zależy od Boga, czy nie leży w Jego ręku? I czy nie jest przypadkiem tak, że my zamiast trzymać się tego słowa, trzymać się Boga, zbliżać się do Niego, my bardzo chętnie poddajemy się różnym manipulacjom. Ale czy naprawdę wierzymy, że jakaś teoria spiskowa mogłaby zwyciężyć z Panem Bogiem? Pan Bóg jest obecny w historii naszego życia. We wszystkich wydarzeniach my, chrześcijanie, mówimy, że Pan Bóg żyje w tej naszej rzeczywistości. Żyje też w tej pandemii. I to od nas zależy, jak my przeżyjemy ten czas. Albo się nastawimy na Boga w tych wszystkich naszych ciemnościach, albo ustawimy się w kierunku Pana Boga, albo postawimy sobie tak na tronie naszego życia takiego bożka, który ktoś ci podpowiada, struga ci i podpowiada, siejąc w twoim sercu niepokój, lęk. Możesz być niewolnikiem lęku, niepokoju, jeśli zaczynasz słuchać tego, co nie pochodzi od Pana Boga. Jedynym zadaniem chrześcijanina w tym czasie jest przylgnąć do Boga, jest przytulić się do Niego. Pozwolić, żeby Pan Bóg zajął w naszym życiu swoje miejsce, pierwsze miejsce. Zobaczcie, jak często jest tak, że przeżywamy ten czas pandemii, stawiając siebie na pierwszym miejscu. I to nie tylko świat pogański, to dotyczy także ludzi Kościoła, którzy nieraz właśnie siebie stawiają na pierwszym miejscu, jako wiedzących wszystko, jako prorokujących o wszystkim w imię Pana Boga, nie? Najchętniej zajęliby miejsce Pana Boga i sami po ludzku rozwiązaliby problemy, o których wszystko wiedzą. Są ludzie, którzy zachowują się tak, jakby to od nich zależał obraz i losy świata i Kościoła. I to się dzieje na naszych oczach. Żyjemy dzisiaj naprawdę w trudnych czasach, czasach wielkiej dezinformacji. Tak naprawdę każdy może włożyć, nie wiem, w sieć, w przestrzeń wirtualną, w sieć, w cokolwiek. Wszystko to, co mu się wydaje. Dzisiaj ludzie naprawdę nie wiedzą, czego słuchać. Możesz puścić w świat to, co ci się podoba. I jak często jest tak, że na naszych telefonach komórkowych potem, nawet na forach katolickich, pojawiają się rzeczy, filmy, które nie mają nic wspólnego z doświadczeniem Boga ani wiary, które przynoszą lęki, niepokój. I zamiast skupiać się na Słowie Bożym, zamiast dzielić się Słowem Boga, dzielimy się najczęściej informacjami absolutnie niewiadomego pochodzenia. To jest jeszcze najczęściej opatrzone na 100% pewne. Musisz to wysłuchać. W którą stronę idziemy? Czy nie jest tak, że gdzieś podświadomie zepchnęliśmy Pana Boga w kąt, doszukując się wszędzie podstępu? My musimy być naprawdę ostrożni. Musimy umieć rozeznawać. Zobaczcie, że o tym samym mówi nam dzisiaj to słowo Ewangelii. Jezus patrzy na ludzi i pyta: z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swym rówieśnikom: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy,
a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił. A oni mówią, zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Pan Jezus mówi o takiej kategorii ludzi, którzy są nieustannie niezadowoleni. Przyszedł Jan, to ten jest B. Jest za bardzo pobożny, jest za bardzo sztywny, nie? Za bardzo asceta taki, ale... Potem przyszedł Jezus i mówią, to ten to już w ogóle nie. Bo ten to jest z celnikami, grzesznikami, żarłok i pijak. Dlaczego tak się dzieje, kochani? Dlatego, że człowiek zajął miejsce Boga. Nie pytajcie się, jaki człowiek w waszym życiu zajął miejsce Boga. Tak się dzieje wtedy, kiedy my zajmujemy miejsce Boga. Dlaczego? Dlatego, że patrząc na cały świat, chcielibyśmy go urządzić według własnego widzenia. My wiemy, jak ten świat powinien funkcjonować. Jakby się wszyscy zastosowali do moich reguł i rozwiązań, to co, nie byłoby prościej, łatwiej? Czy nie dzieje się tak, że i dzisiaj? Ten papież absolutnie nie, ten to jest za bardzo sztywny, a ten to w ogóle za bardzo rozszerza wszystko. Taki Kościół absolutnie nie. Wszystko na nie, wszystko jest tak, taki malkontent duchowy. Ale bierze się stąd, że ja jestem na pierwszym miejscu i ja znam odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania. To prowadzi do takiej postawy, że nie mamy w sercu pokoju, że ciągle coś nas denerwuje. Świat nie musi funkcjonować według naszego widzenia. Musimy naprawdę uważać, bo może być tak, że my czasami nawet podświadomie chcemy, żeby Pan Bóg miał naszą twarz. Bóg jest w tym Kościele. Bóg jest w tym Ojcu Świętym. Bóg jest w tym czasie pandemii. A co my robimy? Zamiast szukać oblicza Boga, zamiast się do Niego zbliżać, zamiast chcieć się jeszcze bardziej do Niego gdzieś przytulić, poprzez modlitwę, przez zmaganie, to zaczynamy je krytykować, że nie jest zawsze tak, bo my byśmy to urządzili lepiej. Bo przecież krytykować jest zawsze o wiele łatwiej. Kochani, to słowo jest bardzo mocne, to słowo jest bardzo przeszywające. To słowo nam dzisiaj robi ogromny rachunek sumienia. Zadaje nam takie pytanie, czy my naprawdę jesteśmy chrześcijanami? Czy my jesteśmy naprawdę ludźmi pokoju? Czy my tylko potrafimy krytykować, bo Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, bośmy się od Niego oddalili. I wszystko będzie zawsze nie. Bo norma leży w sercu, na dnie mojego serca. Wiecie, mam w sercu taki obraz w 2015 roku 21 koptów straciło życie z rąk ekstremistów muzułmańskich. Nie widać było, żeby na twarzy któregoś z nich był jakiś niepokój albo lęk. Wręcz przeciwnie, bił niesamowity pokój. Żaden z tych 21, jak byli obecni na tej plaży, nie krzyczał, kto ma rację. Nie doszukiwali się teorii spiskowych. Mieli wyczucie, że Bóg z nimi jest. I że moment, w którym wszyscy patrzą na nich jak na strateńców, jest momentem, w którym zwyciężają wieczność. Czekali, klęcząc, na śmierć i zginęli śmiercią męczeńską. Otworzyli się na dar, na łaskę. Postawili Boga na pierwszym miejscu w tym momencie, w całym swoim życiu. Dlatego jeden z muzułmanów, który przyglądał się na tę całą sytuację, kiedy już stracili tych 21, krzyknął, ich Bóg jest moim Bogiem.
dołączył do tych męczenników, publicznie wyznał wiarę. Dopóki będziemy słuchać siebie, dopóki siebie postawimy w centrum, dopóki będziemy takimi malkontentami, że będziemy wszystko negować, kontestować, nie staniemy się nigdy świadkami miłości. Nigdy do Jezusa nie przyciągniemy nikogo. Jeśli będziemy ciągle tylko szukać teorii spiskowych, bo wiemy lepiej, bo nie będziemy słuchać Boga, nie będziemy w Bogu zanurzeni, to nie łudźmy się, że będziemy prawdziwymi uczniami Chrystusa. No to tyle, bo to słowo jest bardzo mocne i ono nam daje, naprawdę dzisiaj robi nam bardzo poważny rachunek sumienia i myślę, że dobrze jest dzisiaj usłyszeć to pytanie, że dobrze jest usłyszeć ten fragment Ewangelii z tymi pytaniami, gdzie jestem, kogo słucham, za czym idę, do czego zmierzam. To są pytania, które nam pomagają się przygotować, myślę, w tym czasie Adwentu na prawdziwe spotkanie z Panem. Amen.